kilka godzin wyruszycie na turniej finałowy o Puchar Prezesa ZPRP. Jak atmosfera w zespole? Mam nadzieję, że atmosfera jest bojowa. Chłopaki odpoczęli na wycieczce, wrócili dzisiaj na trening. Trenujemy teraz i za chwilę wyruszamy. Mam nadzieję, że będą walczyć do końca i do ostatnich minut. Te przygotowania przed tym głównym turniejem, jakieś takie specjalne, ostre, mocno się tam nastawialiście na przeciwników? Myślę, że nie. Myślę, że nastawialiśmy się normalnie, bo nie ma potrzeby aż tak się nastawiać mocno. Mam nadzieję, że chłopaki to traktują jako zabawę i tak powinno być. I jedziemy walczyć i zobaczymy. A przygotowania przebiegły bardzo dobrze, bo nie było żadnego problemu. Bez kontuzji, najważniejsze, wszyscy są zdrowi i wszyscy jedziemy razem. W turniejach ćwierćfinałowym i półfinałowym, które były rozgrywane w Głogowie, byliście pod strachem wszystkich drużyn, wygrywaliście zdecydowanie spotkanie. Ta poprzeczka w końskich będzie z pewnością wyżej podniesiona. Tak, tego się spodziewam, na pewno będzie poprzeczka wyżej podniesiona, bo to już to jest czołowe 8 zespołów w Polsce i mam nadzieję, że wyjdziemy zwycięsko z jak największej ilości meczów, a na pewno będziemy mieli poprzeczkę wysoko podniesioną, bo to faktycznie zespoły nie byle jakie i mam nadzieję, że uda nam się zająć jak najlepsze i najwyższe miejsce. Co wiecie o przeciwnikach swoich? O przeciwnikach, szczerze powiedziawszy, tylko z jednym przeciwnikiem graliśmy dotychczas. Próbowaliśmy zasięgnąć troszkę informacji od innych trenerów zaprzyjaźnionych z naszym klubem i wiemy, jak grać i żeby wygrać. No a jak chłopaki? No bo na pewno są szczęśliwi po tych dwóch głogowskich turniejach. Jakie jest ich nastawienie przed finałem w końskich? Mam nadzieję, że chłopaki jadą tam wygrać turniej, bo zawsze się gra o wygraną i takie mają nastawienie i tam na pewno będą się starali, żeby zająć i żeby zagrać jak najlepiej, a myślę, że więcej nic nie trzeba. Chłopaki poradzą sobie, jeśli zagrają na 100% swoich możliwości, to możemy być naprawdę w niedzielę bardzo szczęśliwi. To co? Czego mamy Wam życzyć? Złotego medalu Mistrzostw Polski.